Zapraszam Was najpierw do takiego spojrzenia na dzisiejszą liturgię słowa, w którym to spojrzeniu dostrzeżemy pewne dwie tablice. Zarówno jedna, jak i druga tablica niesie pewną treść. Spróbujemy tę treść odnaleźć przede wszystkim w Psalmie 51 i w kilku słowach dzisiejszej Ewangelii. Siostry i bracia. Przepiękny Psalm 51 ma swój dramatyczny kontekst. Napisał go i wyśpiewał Panu Bogu nie kto inny jak Dawid. Po grzechu zbaczeniu, żałując za to, co uczynił. Dawid, nawet jego imię o tym mówi, był bardzo kochany przez Pana Boga, ale także przez lud izraelski, dla którego był władcą. Jego imię dosłownie w języku hebrajskim oznacza mój umiłowany. Jest mnóstwo opowiadań i legend o królu Dawidzie. Te legendy pokazują, jak bardzo był ukochany przez Stwórcę i przez jego naród. Jedna z nich, rabinacka legenda, mówi, że gdy Dawid grał na harfie i śpiewał psalmy Panu Bogu, gdy był już zmęczony, kładł się w swojej sypialni do łóżka, odwieszał harfę i wówczas Pan Bóg, patrząc na swojego umiłowanego, przywoływał wiatr z północy. Może nawet z puszczy, gdzie dzisiaj jest nasz kraj. Kto wie. I ten wiatr wpadał do sypialni Dawida i poruszał strun harfy, które grały samoistnie dla Pana Boga. Dawid się budził, brał instrument i nadal śpiewał nowe pieśni dla Najwyższego. Wszystkie te historie o świętym Dawidzie pokazują z jednej strony szacunek wobec niego, ale z drugiej pokazują, jak Dawid był rozkochany w Panu Bogu. On był Bożym szaleńcem, zarażającym swoją miłością i wiarą w Pana Boga także innych. To był Boży wariat. Jego było stać naprawdę na wiele. Ale teraz Was zapraszam do innego Dawida. Do Dawida starszego. Choć tego samego człowieka. To już nie jest ten młodzieniec, który pewnego dnia stanął przed olbrzymim Goliatem, wyciągnął proce, także kilka kamieni z własnej kieszeni i zabił olbrzyma, ratując w ten sposób swój lud izraelski na chwałę Pana Boga. To już nie jest ten sam rozkochany w Panu Bogu, który robił wszystko dla Niego. To jest Dawid, który się nieco rozlenił. A można to rozpoznać choćby przez jego letność, w którą niestety wpadł. Oto jego żołnierze są na froncie. Prowadzą wojnę dla Izraela. A Dawida tam nie ma. On znudzony życiem przechadza się po swoim pałacu. I poniekąd nie wie, co z sobą zrobić. On już się wszystkim nudzi. Nie ma żadnej radości, nic go nie bawi. Co prawda modli się nadal swoimi psalmami, ale nie wywołują w nim już żadnego entuzjazmu. Te lata już dawno minęły. I tak rozleniwiony, letni Dawid, krążąc po swoim dworze, dochodzi pewnego dnia do okna i patrząc przez nie, dostrzega w pewnej odległości kąpiącą się nagą kobietę. I w tym momencie Dawid się nagle ożywia. Ten, który był chodzącym trupem. Nagle jest człowiekiem, który ma wyobraźnię. Nagle myśli sobie, no w końcu chce mi się żyć. I ten oto obraz kąpiącej się kobiety zaczyna wchodzić do głowy Dawida, później wpada z głowy do serca i zaczyna w Dawidzie pracować. Obraz grzeszny w Dawidzie pracuje.
go dobrze. Oto Dawid w pewnym ułamku sekundy myśli sobie, jestem sam w pałacu. Nikt nie zauważy tego, co planuje. Zawołajcie mi, tę oto zdaje się Batszebę. A ona, niewinna, kruka dziewczyna, była żoną, przypomnijmy, Uriasza, generała wojska izraelskiego. Uriasz był na froncie wojennym. Gdy Batszeba usłyszała, że ma zaproszenie od samego Dawida, zlękła się, chociaż nic złego o nim nie pomyślała. W końcu jest to przyjaciel mojego męża. To jest przyjaciel także mojego ojca. To jest ktoś, kogo szanuję. Pójdę do niego. Batszeba nie spodziewała się, iż obraz, który wpadł do głowy, a później serca Dawidowego, nadal w nim pracował i miał nikczemne intencje wobec tej oto kruchej, młodej kobiety, mężatki Uriaszowej. I oto Dawid w sposób bezczelny dopuścił się grzechu cudzołóstwa, a obraz nadal w nim pracował. Nadal. W pewnym momencie Dawid dowiedział się, że Batszeba jest w ciąży. Przeraził się nieco, chociaż padł na kolejny pomysł. W końcu grzech popycha człowieka do kolejnych nikczemnych pomysłów, do kolejnych grzechów. Zwołał Uriasza z jego wojskiem do dworu jerozolimskiego i powiedział: Uriaszu, stęskniłeś się za swoją żoną, idź do niej, spełnij swój małżeński obowiązek. Piękna, cudowna kobieta, ty zmęczony, Dawidzie, nie. Ależ Uriaszu, należy ci się to, nie zostanę z moimi żołnierzami. Wpięknił się Dawid, bo za chwilę wyjdzie na jaw to, że oto Batszeba, żona Uriasza, jest w ciąży niezniknięta ze mną, więc wyślę Uriasza na front, ale jeszcze bardziej groźny i niebezpieczny. A wy go wystawcie na pierwszą linię i zróbcie wszystko, żeby został skaleczony, a jak uda się wam to, że będzie pokonany i go zabiją, dostaniecie ode mnie nie tylko tytuły, zróbcie, co należy zrobić. Tak w Dawidzie pracował obraz nagiej kobiety. A przecież ona nie była temu winna. Kąpała się jak wiele innych kobiet w tamtym czasie, tak, ale inaczej. W miejscu, w którym można było podpatrywać, jeśli by się miał nikczemne intencje, to nie jej wina, a jego. To jego oczy pożądliwe spowodowały, że obraz ciągle w Dawidzie pracował i pchał go do kolejnego i kolejnego grzechu, do paskudztwa. Co się stało z Dawidem? Przed laty rozkochany w Panu Bogu, co się z nim stało? Przed laty pełen wigoru i zapału, człowiek, z którego można było brać wzór, wzór wiary. Dawidzie, kim ty dzisiaj jesteś? Zdradziłeś Pana, upodliłeś swoje człowieczeństwo, jakim ty jesteś królem. Nie wiem jak wy, siostry, bracia, ale ja się w Dawidzie odnajduję. I myślę, że nie jedna osoba może w nim zobaczyć siebie. Przed laty tyle zapału dla Pana Boga, a dzisiaj? Co we mnie zostało? Czasami angażuję się tylko wtedy, gdy mam grzech na wyciągnięcie ręki, jak Adam i Ewa mieli owoc w raju na wyciągnięcie swojej dłoni, tylko wtedy zaczynam ożywiać. A tak nic mi już nie bawi. Ilu mężów, ile żon takich poznałem, gdzie po latach myślą sobie, co ze mnie zostało, kim ja jestem. Ludzie, którzy zdradzają samych siebie, swoje ideały z młodości. Tak chciałem walczyć. Takim byłem antagonistą Goliata. A dziś drżą mi ręce. Kim ja jestem? To jest pierwsza tablica z dzisiejszego Słowa Bożego. Tablica, która mówi o naszej ludzkiej wolności, o naszym grzechu. A druga tablica, do której teraz nas pcha, mówi o Bożej miłości i o Bożej wierności. Pierwsza tablica jest strasznie oddalona od tej drugiej. Czasami między tą tablicą a tą jest ogromna przepaść. Czy jest szansa zbudować jakiś most,
jakimś spoiwem te dwie tablice połączyć. Czy jest jakaś nadzieja? Oto Bóg jest wierny. Pozwolę sobie powiedzieć pewną opowieść brazylijską. Doskonale pewnie ją znacie, ale przypomnijmy sobie o niej, żeby chwilę pomyśleć o cudowności Pana Boga. Oto na plaży był chłopak szedł z Panem Jezusem. Gdy się tak rozglądał, za siebie widział cztery ślady. Ślady swoich stóp i stóp Pana Jezusa. I gdy przeżywał trudności w swoim życiu, rozejrzał się i za sobą zauważył tylko dwa ślady. Zadał pytanie: Chryste, co jest? Gdzie Ty jesteś? Jestem. Wziąłem Ciebie na moje ramiona i Ciebie niosę. Taki jest Bóg. Druga tablica. Bóg jest miłością. Ta tablica. Ja jestem grzesznikiem. Czy jest jakiś most? Cofnijmy się do Dawida. Na nieszczęście Dawid miał na początku swojego topienia się w grzechu nieprawdziwych przyjaciół. Dawid miał wokół siebie ludzi nieprawdziwych. My, przyznajcie, chcemy ludzi obok siebie, którzy są prawdziwi, którzy nie udają, którzy nie zakładają masek, którzy nie są sztuczni. Nie chcemy przyjaźnić się z człowiekiem, który jest kłamcą. A kto to jest człowiek prawdziwy? To jest ktoś, kto żyje prawdą. Ale ci pseudo-przyjaciele Dawida podchodzili do niego, wiedząc o jego występku i klepiąc go po ramieniu mówili: Dawidzie, wszystko jest w porządku. Naprawdę nie martw się. Z tobą jest wszystko okej. Ty jesteś królem, ty masz prawo, ty masz możliwości, ty masz tytuły, a my jesteśmy twoimi poddanymi, ty możesz więcej. Dawidzie, nie martw się. Nieprawdziwi przyjaciele. Nieprawdziwi. Ale pewnego dnia pojawił się prawdziwy przyjaciel przy Dawidzie. Miał na imię Natan, cudowny prorok Starego Testamentu. I przyszedł nieco w pewnej przekorze do swojego króla z pewnym interesem państwowym, mówiąc: Panie, proszę Ciebie o wstawiennictwo w pewnej nietypowej sprawie. Oto byłem świadkiem, jak pewien bogacz, mający w swoim stadzie mnóstwo zwierząt, spotkał biednego człowieka i przypomniał sobie o twoim dekrecie, że musi mu pomóc, musi dać mu jeść. I tenże bogaty człowiek postanowił zabić jedno zwierzę, ale nie ze swojego stada, tylko ze stada swojego sąsiada. A ten sąsiad był też biednym człowiekiem. Miał tylko jedno zwierzę w swoim zagrodzie. Co za nikczemnik, wściekł się Dawid. Jak on tak mógł, przyprowadź mi go do mnie. Rozprawię się z nim. Dawidzie, to jesteś ty. Wziąłeś kogoś, kto ci się nie należy. Dawidzie, to jesteś ty. To ty masz krew na dłoniach, przejrzyj na oczy. Przed laty w Dawidzie zaczął pracować niewłaściwy obraz. Ale w tym oto momencie przełomowym, do jego głowy i serca, dzięki prorokowi Natanowi, został wrzucony kawałek prawdy, ziarenko prawdy. I to ziarenko teraz zaczęło w Dawidzie pracować. Dzisiejsza Ewangelia. Ja jestem ziarnem pszenicy, mówi Pan, a ja jestem prawdą. Wpadłszy w ziemię, w twoje serce, w twoją duszę, muszę oburzyć. Ale jeżeli oburę, przyniosę plon obfity. Siostry i bracia, my jesteśmy przesiąknięci taką filozofią scholastyczną i bardzo dobrze. Polega ona między innymi na tym, że gdy widzimy drzewo, to mamy świadomość, że ta potężna roślina wykonała olbrzymi wysiłek, olbrzymi trud, będąc najpierw małym ziarenkiem. Ono pękło w ziemi, czyli obumarło, a dzisiaj po latach widzimy cudowny drzewostan. W procesie dojrzała roślina wygląda przepięknie. Natomiast semici mieli nieco inną filozofię, chociaż nie negowali tego, co ja teraz powiedziałem, tylko dla nich.
stojące drzewo było cudem. Oni wiedzieli, że to drzewo rosło dzięki temu małemu ziarenku. Aczkolwiek różnica między małym ziarnem a olbrzymim drzewem jest kolosalna, potężna. Boże, jakim Ty jesteś cudowny. Ile Ty rzeczy potrafisz zdziałać na świecie. My byśmy tego nie wymyślili. Panie Boże, Ty nas ciągle zaskakujesz. My wiemy, że z tego małego ziarenka rodzi się tak silne drzewo, ale to jest cud. Wróćmy do Dawida. Natanie, powiedz mi, czy jest jeszcze dla mnie szansa? Czy ja jestem w stanie jeszcze stać się na nowo potężnym królem? Splamiłem moją historię. Zgrzeszyłem. Jestem łajdakiem. Płakać mi się chce. Gdybym mógł cofnąć życie, zrobiłbym to, ale uczynić tego nie mogę. Natanie, powiedz mi, czy jest jeszcze dla mnie jakieś koło ratunkowe? Czy Bóg chce mnie już na zawsze skreślić? Ma prawo mnie zdeptać. Mogę zrezygnować z mojej korony. Splamiłem boski honor. Dałem antyświadectwo. Boże, jak ja żałuję za mój grzech. Dawidzie, odparł Natan, Bóg jest Bogiem drugiej szansy. Zwycięzcy mają bliznę. I wtedy Dawid, sięgając w natchnieniu Bożym po pióro, wykrzyczał tenże cudowny psalm 51. Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, w ogromie swej litości zgładź moją nieprawość. Błagam, Boże, obmyj mnie zupełnie z mojej winy, oczyść mnie z grzechu mojego, odmów we mnie moc ducha, który już dawno się wypalił i stał się zmuszonym duchem. Nie odrzucaj mnie od Twego oblicza, przywróć mi też radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Będę wówczas nieprawych nauczał Twoich dróg i wrócą do Ciebie wszyscy grzesznicy. Oto ziarenko prawdy zaczęło tak bardzo w Dawidzie pracować, że zwyciężyło tę grzeszną pracę obrazu nagiej kobiety. Oto praca Boża pokonała wysiłek szatana w duszy Dawida. Wiele lat później syn już kolejny małżonków prawowie Batrzeby i Dawida o imieniu Salomo, kolejny król izraelski, napisał w księgach natchnionych, a mój ojciec Dawid tak kochał moją matkę Batrzebę, że nikogo bardziej nie kochał na świecie. A Dawid przytakiwał, mówił: synu, przed laty potraktowałem twoją matkę jak przedmiot. Zeszmaciłem jej piękne imię. Przeze mnie wylała niejedną łzę. Nie mogę tego cofnąć. Dlatego kocham ją tym bardziej i będę robił dla niej wszystko, bo nie zasługuje na jej miłość do mnie, ale ona mi przebaczyła. A popatrzymy, ich wspólny syn Dawida i Batrzeby, Salomon, król, napisał: wśród wszystkich niewiast na ziemi nie było kobiety, która bardziej bała się Pana Boga niż moja matka. Masz wrażenie, że twoje życie jest przegrane? Zawiodłeś Pana Boga? Splamiłeś swój honor? Zepsułeś Panu Bogu plan? Czujesz, że przegrywasz? Czujesz, że jesteś tchórzem? Że już nie masz takiego zapału dla Boga, dla prawdziwej miłości jak kiedyś, a bawi Cię tylko grzech? Daj sobie szansę.